Dziś dowiecie się, jak nagrać swój track przy pomocy autotuna w 5 minut. Włożę smoking, podjadę na Natolin, wypiję z whisky coli. Tak, czytałem wasze komentarze, że wam się nie podoba green screen, ale uwierzcie mi, że w mieszkaniu, które właśnie wynajmuję, mam za stanowiskiem komputerowym kuchnię, co sprawia, że z dwojga złego wolę tego green screena. Mi też się nie podoba, ale trudno. No elo. Ostatnimi czasy temat autotuna na moim kanale zaczął ponownie rozkwitać. Dlatego pomyślałem, że fajnym pomysłem byłoby stworzenie filmu, który zbierałby moje wszystkie umiejętności odnośnie autotuna i przekazywał je wam. Dziś dowiecie się, jak nagrać swój track przy pomocy autotuna w 5 minut. Oczywiście nie jestem prosem. Będę starał się bardzo prostym, łatwym, swoim językiem przekazać wam wiedzę, którą nabyłem na przestrzeni lat. Jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie także o subskrypcji oraz komentarzu. Lecimy. Tworzenie swojej własnej piosenki należy zacząć od znalezienia podkładu, pod który będziemy pisać tekst. Kiedyś trzeba było mieć masę talentu lub dobrych ziomków, którzy stworzyliby ci podkład, no ale dzisiaj mamy YouTube'a. Możemy znaleźć tam masę darmowych i niedarmowych bitów, które możemy sobie pożyczyć lub kupić do swojego tracku. Nie wiem, wystarczy wpisać na YouTubie free trap instrumental. No i przed wami właśnie godziny szukania bitu, który będzie was interesował. Możecie sobie otworzyć tutaj karty, ja was nie będę już pouczał. Przejdźmy do etapu, kiedy już uda mi się znaleźć bit. O! To jest spoko. Co ciekawe, ja zawsze jak szukam bitu, to patrzę na grafikę. Wy też tak macie? Gdy mamy już bicik, odpalamy go sobie w tle, słuchając go będziemy pisać tekst. Kiedyś trzeba było mieć dużo talentu pisarskiego lub writerów, którzy pisali za ciebie teksty. Dzisiaj mamy takie strony jak Rymer. Rymer jest to strona, która jest jakby słownikiem rymów i zawiera wszystkie rymy. Możemy na przykład sobie wpisać słowo. Szukamy stylu, który nas interesuje, czyli w przypadku słowa słowo będzie to owo. No i mamy od razu gotowy bank słów. Widzimy, że do słowa słowo rymuje się głowo, krowo, nowość, owoc i tak dalej, tych opcji naprawdę jest tutaj masa. Oczywiście możecie pisać również sami tekst z głowy i tak będzie dużo lepiej, ale mówimy o tracku w 5 minut, nie? Dobra, zaczniemy sobie od refrenu, nie będziemy robić zwrotek, bo to by zajęło zbyt długo, po co się męczyć, zrobimy tylko refren. Trap jest muzyką, która musi zawierać dużo przepychu, także musimy być jakimiś takimi eleganckimi gośćmi, musimy mieć ten flex, nie? Można się flexować drogimi samochodami, można się flexować ciuchami, załóżmy, że będziemy się flexować ciuchami, żeby nie zawierać żadnych marek. Powiedzmy, że włożę smoking. Smoking jest elegancki, będziemy się flexować na elegancję. Przydałoby się dodać coś, co jakby sprawi, że nasze wersy zaczną być zapamiętywane. A to dzieje się w momencie, my mamy taki syndrom Polaka, który jakby, kiedy słyszymy coś, co znamy, od razu się z tym utożsamiamy i lubimy ten track. Na tym patencie leci większość warszawskich raperów. Dodajemy jakąś dzielnicę Warszawy, która rymuje się ze słowem smoking. To warszawiaki będą się cieszyć. Załóżmy, pojadę na... Co się rymuje z smoking? O, jakąś stację metra może. Co się rymuje tutaj? Ursynów, Stokłosy, Imielin... Natolin. Na Natolinie mieszka mój ziomek. Albo na Imielinie? Na której z nich mieszka? Włożę smoking, pojadę na Natolin. Bogaci ludzie lubią imprezować, a skoro imprezy to alkohol. Załóżmy, że nie będziemy zawierać żadnej marki, wybierzmy sobie whisky. No jakby, tak jak mówiłem, musimy się dopasowywać do każdej warstwy, także zróbmy jeszcze jakiś taki tańszy drink. Wypiję whisky, whisky się nie pije z kolą ogólnie, ale wypiję whisky z kolą. Piję z whisky soli. I refreny mają to do siebie, że tam często się powtarzają słowa, więc na przykład zróbmy tak, że tam będzie coli. Czyli włożę smoking, pojadę na Natolin, wypiję z whisky coli. Jakby tworzenie refrenu ma również to do siebie, że trzeba powtórzyć jakby pierwszy wers. A teraz wreszcie zmienimy po prostu słowa. Co możemy zrobić? Możemy się przypucować na przykład do innego rapera. I teraz trzeba wymyślić jakiś track, który się rymuje, albo rapera, który się rymuje z tym Natolinem. Odpalę problem... Molly. Elo, mamy to. I dodajemy jeszcze jakieś angielskie słowo, bo ci też jest takie modne, nie? Żeby dodawać angielskie słowa. Jak chcesz, to możesz... Zadzwonić, nie? Jak chcesz, to możesz do mnie zadzwonić. Elo, elo. Także oto nasz tekst, który napisaliśmy w kilka sekund. Nie jest to na jakichś górnych lotów, ale spróbujmy z tego zrobić hit, nie? Przejdźmy do nagrywania. W zasadzie nie trzeba mieć dobrego mikrofona, by nagrywać dobre audio. Jeżeli macie tani mikrofon z Tesco, to nie przejmujcie się i kupcie sobie na przykład jakąś kartę dźwiękową. Internetowe aukcje pękają w szwach od tych kart i one naprawdę dużo dają. Ja akurat będę używał i używam do nagrywania tego audio Rode NT USB. Jest to mikrofon, z którego jestem zadowolony, dobrze
ściąga i jest ok. Odpalamy sobie dowolny program do nagrywania, ja sobie odpalę Audacity, jak widzicie teraz nagrywam na tym Audacity właśnie to co mówię. No i nagrywanie jest takim elementem dosyć ważnym w tworzeniu tracku, więc musicie do tego przygotować. Wychillujcie się, nie bądźcie spięci. Pamiętajcie, że możecie brzmieć strasznie cringe'owo, zwłaszcza bez autotuna, także jeżeli ktoś u was w domu jest na przykład, to starajcie się nagrywać, kiedy nikogo nie ma. Ułatwia naprawdę. Większość ludzi wyznaje zasadę, że w studiach nawet tak jest, że jak się nagrywa wokal, to trzeba być na stojąco, wyprostowanym, żeby to wszystko ok było, żeby łatwiej było wdech złapać, żeby tam przepona, wszystko było ok. Ja mam wywalone, to jest piosenka w 5 minut, będę po prostu tutaj siedział. Zapisany tekst nagrajcie sobie kilka razy, ponieważ przyda on się wam przy obróbce. Możemy na przykład ciąć zwrotki i załóżmy, że pierwszy part wyjdzie wam dobrze, ostatni part wyjdzie wam słabo. Pokażę wam, jak ja nagram ten tekst, ale żeby nie było cringe'u, odpalę wam tuna na żywo już w montażu, żebyście słyszeli. Żebyście się nie śmiali ze mnie, że słabo śpiewam, nie? Bo nie potrafię też. Włożę smoking, podjadę na Natolin, wypiję z whisky coli, 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 coli. Włożę smoking, odpalę problem moli, jak chcesz to możesz calling, 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 calling. Tipy, które mógłbym wam dać odnośnie nagrywania wokalu, jeżeli chodzi o tuna. Tune bardzo fajnie brzmi, kiedy staracie się śpiewać bardzo robotycznie. Czyli innymi słowy, przedłużanie słów jest naprawdę fajne na autotunie. Kiedy mamy już nagrane swoje audio, nagrajmy do niego jeszcze podbitki. Wiecie, jest główny wokal, są dwie ścieżki, które będą na lewą i prawą słuchawkę. Do tego jeszcze dodajmy podbitki, żeby to fajnie jakby swingowało. Odpalamy sobie program, który umożliwi nam podłączenie tuna i innych wszystkich wtyczek. Ja użyłam FL Studio, ponieważ jakby wszystkie inne programy jeszcze nie poznałem. Siedzę sobie w FL-u, jest mi wygodniej i tak będę robił. Dla was pewnie nawet nie minęła sekunda, ale ja sobie wszystko przedytowałem, trochę czasu minęło. Na pierwszą ścieżkę ustawiamy sobie instrumental, który będziemy słuchać. Importujemy sobie do programu ścieżkę audio, którą nagraliśmy. I znajdujemy jak najlepszej wersji, która nas interesuje. Czyli w sensie szukać tej wersji, która wam się podoba, z której jesteście zadowoleni, że wam fajnie wyszło. Następnie taką ścieżkę synchronizujemy z materiałem audio, tak jakby podkład się zgrywał z wokalem. Wracamy do tej ścieżki głównej, którą przed chwilą cięliśmy i znajdujemy tam dwie inne wersje, które również nam się podobają, które posłużą za lewą i prawą słuchawkę. Oraz importujemy i synchronizujemy z całym materiałem podbitki, które mamy. Podstawową wtyczką, z której będziemy korzystać, jest Autotune od Antaresa. Teraz krótki, szybki kurs po wtyczce. Input type na low male musi być ustawiony, jeżeli jesteście facetem. Jedną z podstawowych wartości, która będzie zawsze wam przysługiwać w autotunie, jest retune speed. Poprzez warsztat, który przebyłem na tej wtyczce, wydaje mi się, że jest to szybkość przenikania między tonacjami. Im jest ona mniejsza, tym te tonacje są bardziej zwężone, co sprawia, że autotune jest taki bardziej robotyczny. Jeżeli ustawimy na 400, to w ogóle nie ma tuna, nie? Dobra, teraz musimy znaleźć tonację, w której śpiewaliśmy i tonację bitu. Są wtyczki, ja to robię na ucho. W przypadku tego podkładu będzie to ta tonacja, tak mi się wydaje. Sugerujcie się tylko i wyłącznie majorem i minorem, bo reszta to praktycznie bez sensu. Warto poświęcić czas, warto to przeklikać, bo naprawdę uda się wam wtedy znaleźć odpowiednią tonację. Ja zanim zacząłem banglać totalnie ten cały program, to minęło naprawdę sporo czasu, więc przeklikujcie po kolei każdą z tonacji tutaj, żeby sobie sprawdzić, jaka tonacja wam pasuje. Uwierzcie mi, że to będzie bardzo dobre. Jeżeli zauważycie, że wasz wokal w pewnym momencie będzie jakoś skwierczał, autotune będzie bardzo mocno nachodził na siebie lub coś będzie się glitchować, zmniejszajcie retune speed lub możecie także użyć tej opcji tutaj. Jest taka opcja zaznaczenia takich pasków. To jest chyba wykluczenie danej tonacji z tuna, że jej w ogóle nie ma w tym naszym śpiewie. Autotune mega super brzmi z reverbem. Reverb to jest podstawowa wtyczka, której bez w ogóle, bez reverbu nie byłoby kompletnego wokalu. Ja sobie ustawiłem teraz reverb 1:5. Dodałem efekt template'a z lekkim miksem skręconym tutaj, żeby uzyskać delay, bo to jest najlepszy efekt do delay'u jak dla mnie. No i jakiś tam equalizer, ale nie sugerujcie się, bo się na tym nie znam, więc tak tylko strzeliłem sobie. Jeżeli chodzi o wokale, które pojawiają się na lewej i prawej słuchawce, ja lubię się z tym bawić, więc ja sobie po prostu dałem je na inny mikser, dałem takiego samego tuna jak był tam, nałożyłem sobie trochę większy reverb, żeby był większy pogłos. Efekt template też jest duży mix, widzicie, jest inny, więc będzie większy reverb. I dodałem chorusa, żeby to fajnie brzmiało. Podbitki mają również te same efekty co wokale lewo-prawo, więc będą brzmieć tak samo. Smoking, tolling. A kapela w całości brzmi tak. Włożę smoking, podjadę na Natolin, wypiję z whisky coli, 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 coli. Tutaj na przykład słyszycie glitcha. Coli, coli. O, słyszycie, widzicie? Coli, coli.
trochę jak w czwartej gęstości. Ale o co chodzi? Tutaj jest błąd, który można wyniwelować właśnie tymi efektami, które wam tutaj pokazywałem, lub letnim speedem, ale ja tego nie chcę robić, bo chcę jak najbardziej takiego masnego tuna, który będzie zarąbiście brzmiał. Plus pamiętajcie, że jest to piosenka w 5 minut, także nie jest to nic specjalnego. Także teraz no nie czeka na nas nic, tylko pokazanie wam efektu końcowego. Jeżeli się czegoś dowiedzieliście z tego poradnika i czy był on dla was przydatny, napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli tak, to będę robił takich więcej. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli będzie ich dużo, będzie tego typu filmików więcej. A wy sobie sprawdźcie efekt końcowy. Włożę smoking, podjadę na Natolin, wypiję z whisky coli, 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 coli. Włożę smoking, odpalę problem moli, jak chcesz to do mnie calling, 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 calling.